Witam bardzo serdecznie Państwa w kolejnej edycji Familiady, to już druga. Przedstawmy naszych dzisiejszych gości. Po lewej stronie drużyna Anteriasa. W składzie Anterias. Lewa. Pije piwko. Benek ten. Główną rolę gra, bo ma kosmiczną bransą. Siema. And pulling cocaine. Kokainą. Siema. A po prawej stronie drużyna Urgota, czyli Urgot. Tańcz z nami, tańcz, dam ci po... Sneeze, Noxy i Adi. Ale najpierw reklama. Dzisiejszy film jest sponsorowany przez Raid Shadow Legends, czyli darmową, strategiczną grę turową z mnóstwem postaci, przedmiotów, umiejętności i lokacji. A propos lokacji, dzisiaj zwiedzimy Doom Tower. Doom Tower to basically takie wielkie więzienie, w którym zostały uwięzione potężne monstra. Przez długi czas mury Doom Tower utrzymywały je na wodzy. Teraz jednak złe moce nabrały na sile i potrzebna jest twoja pomoc, żeby je powstrzymać. Doom Tower to 100 poziomów coraz silniejszych przeciwników, z którymi możesz zmierzyć się wybranym przez siebie zespołem herosów. Pokonuj kolejne poziomy, poznawaj nowych, coraz silniejszych przeciwników, zdobywaj nowe przedmioty i postaci. Wszystko to, żeby stworzyć wymarzony zespół. Raid cały czas się rozwija. Wielkimi krokami zbliża się halloweenowy event, w którym będzie można zdobyć całkowicie nowe czempiony. Tak jak na przykład ten. W Raid możecie grać zarówno na kompie, jak i na urządzeniach mobilnych, korzystając z tego samego konta. Ekspicie swoje postacie w drodze do szkoły czy pracy, a wieczorem zabieracie swoją drużynę na walki z innymi graczami. Jeśli chcecie zacząć swoją przygodę z Raid Shadow Legends, kliknijcie w link w opisie albo sprawdźcie ten kod. Dostaniecie za darmo epickiego czempiona honoru, dodatkowo 200 tysięcy srebra, boosta do expa, refill energii i ancient sharda. Wszystkie te bonusy pojawią się na waszym koncie w ciągu 30 dni. To będzie tutaj, w skrzynce odbiorczej. A teraz wracamy do Familiady. Na początek, suchar. Uwaga! Co robi Anivia na placu budowy? Stawia ściany. Można poprosić o wytłumaczenie. Wychodzimy. To tyle akcentów humorystycznych, a teraz przejdźmy do biznesu. Czy znacie zasady? Z racji, że kilku osobom, nawet kilkuset osobom pękła dupa pod ostatnim filmem, że wysokie rangi nie odpowiedziałyby tak samo jak niskie rangi. Tym razem ankiety podzieliliśmy na dwie części. Obie części miały te same pytania, natomiast w pierwszej części poprosiliśmy o odpowiedzi osoby z Irona do Golda, a w drugiej części osoby z Platyny do Challengera. I teraz myk jest taki. Za każdym razem, kiedy zdobędziecie pytanie, będziecie mogli zdecydować, czy chcecie odpowiadać jako Irony / Goldzi, czy Platyny / Challengera. Zapraszam najpierw kapitanów drużyn Anterias, Urgot. Pytanie numer 1. Najlepsza postać do grania na dżungli. Urgot, odpowiadasz jako pierwszy. Ty na Challenger. Słuchamy twojej odpowiedzi. Lee Sin. Lee Sin, pierwsze miejsce. Dzień dobry, Złotyszanie. Siema. Co porabiasz na co dzień? Gram w gry i pracuję jako IT support. Najlepsza postać do grania na dżungli. Zdaniem osób między Platyną a Challengerem, pamiętaj. Ja bym powiedział, że jako. Pierwszy dzynks, nie ma takiej odpowiedzi. Idziemy dalej. Noxy, ty możesz to wiedzieć, ty jesteś akurat z tego przedziału dywizji. Sporo osób lubi nią grać, często jak są w wyższych rankingach. Elise. Nie ma Elise na naszej liście. O, jak w ogóle brązy. Ej, żebyście tego argumentu nie mieli, robiłem dwie ankiety, jak debil spisywałem wyniki z dwóch. Adi, kto twoim zdaniem jest najlepszym junglerem? Jeden jest moim mainem, a drugi nie jest i teraz zastanawiam się, którego wybrać. Dobra, Zak. Zak, ostatnie miejsce, 6% głosujących. Nie wspominałem wcześniej, ale drużyna przeciwna może się naradzać na czacie. Wracamy do Urgota. Przepraszam za ten autoatak. Urgot, trafiłeś Lee Sina. Czy trafisz jeszcze jednego junglera? Oczywiście, Viego. Viego, jak najbardziej, jest. Druga pozycja, 22% głosujących. Wracamy do Złotego Shena. Jarvan. Nie ma Jarvana. Niestety pytanie trafia do drużyny przeciwnej. I idziemy do Anteriasa. Czy zdążyliście się już w międzyczasie naradzić? Ała! Tak, my już jesteśmy naradzeni. Znamy wszystkie pozostałe 4 odpowiedzi. Ale może się najpierw przywitam. Możesz się przywitać, tak, faktycznie. Dzień dobry. Witam. Xin. Jest Xin Zhao! Trzecia pozycja, jak najbardziej, 18%. Zobaczmy, kogo jeszcze znajdziemy na naszej tablicy. Przedostatnia pozycja, Trundle, 8% głosujących. I nad nim Kane, 11% głosujących. Zapraszam tutaj w takim razie Piję Piwko i Złotego Shena. Stańcie przy przyciskach, to pierwszy ten lepszy. Najbrzydszy skin w grze. Piwko. Najpierw musisz zdecydować, czy wybierasz tę niższą część Elo, czy tę wyższą część Elo. Nie, no wyższą, wyższą. I słuchamy twojej odpowiedzi. Myślę, że galaktyczny Nasus tutaj topuje. Nie ma galaktycznego Nasusa wcale na naszej liście. Pytanie przychodzi do Złotego Shena. Ja bym powiedział, że śmieciowy Trundle. Nie ma go. Dobra, lecimy dalej. Benek. To ja bym powiedział, że ten taki k***a pustynny Skarner. Nie ma takiej odpowiedzi na naszej tablicy, niestety. Lećmy dalej. Noxy. Red Baron Corki.
Nie ma tego skina na naszej liście! Dobrze, to będzie ciekawe pytanie. Pulino Cocaine. Ten czerwony kogmał. Nie ma żadnego kogumawa, mogę wam od razu podpowiedzieć. Dobra, zobaczymy, czy Adi trafi, słuchamy cię. Ech, najbrzydszy skin, tak? Tak. Kurde, znowu mam dwa te, ale pokieruję się sercem Black Belt Udyr. Niestety nie! Dobra, proszę państwa, myślę, że skoro to pytanie jest tak trudne, myślę, że możemy na nie zmienić zasady. Drużyna, która pierwsza trafi kogokolwiek w naszej tablicy, wygrywa wszystkie 100 punktów. To my możemy. Wracamy do Anteriasa w takim razie. Lollipopi. Jest Lollipopi, przedostatnia pozycja! 8% głosujących wybrało tego skina. Dobra, sprawdźmy, co jeszcze jest na naszej tablicy najbrzydszych skinów w grze. Zaczniemy od dołu. Zardzewiały Blitzcrank na ostatnim miejscu, 6% głosujących. Jest Trundle, natomiast to nie ten Trundle, o którym była mowa wcześniej. Tradycyjny Trundle. Jest skin, który no... w sumie sam bym o nim pomyślał. Emumu. Co? Przedostatnia pozycja, Koniczyna Malphite. I pierwsze miejsce, nie wiem czemu, nie wiem szczerze mówiąc, jak wygląda ten skin. Hextech Singed. To było mega trudne pytanie, trzeba przyznać, nie spodziewałem się. Ja uważam, że 100 punktów dla drużyny to jest trochę przesada. Dobra, czy teraz będzie Benek i Noxy? Zapraszam do przycisków. Czytam kolejne pytanie. Najbardziej broken przedmiot w grze. Noxy. Które elo? To wybieram wysokie elo. Dobra, i słuchamy twojej odpowiedzi. Divine Thunderer. Druga pozycja, 30% głosujących. Możecie to przebić. Benek. To ja bym powiedział, że tabiki. W ogóle ich nie ma na liście. Dobra, pytanie przychodzi do drużyny Urgota. Zaczynamy od Adiego. Dzień dobry, Adi, witam serdecznie. To już drugi udział w Familiadzie. Jak wspominasz ten pierwszy? Szczerze czy nie szczerze? Szczerze. To... dobrze. Twoja odpowiedź, najbardziej broken przedmiot w grze. Duskblade. Nie ma Duskblade'a! Także pierwszy jinx, idziemy do Urgota. Wiem, że wysokie dywizje i ty to... To jedność, wiem. Dlatego będziesz na pewno znał odpowiedź, słuchamy ciebie. Dla mnie to będzie, słuchaj, że Kraken. Kraken Slayer, ostatnia pozycja, 7% głosujących, trafione. Dobrze, złoty Szenie. Ja bym powiedział, że Zonia. Jest Zonia, przedostatnia pozycja, 10% głosujących wybrało ten przedmiot. Cały czas macie dwie szanse. Noxy. Dobra, to w takim razie... Gordwinkera daję. Gore Drinker, pierwsze miejsce! 32% głosujących, no proszę. Idziemy w takim razie dalej do Adiego. Zostały tylko jeszcze dwa piki. Rocket Belt. Nie ma niestety. Drugi Jinx, drużyna przeciwna może się narazać na czacie. Idziemy z powrotem do Urgota, zobaczymy, czy się popisze. Gale Force. Gale Force jest! Czwarta pozycja. 10% głosujących, trafiony. I proszę państwa, została ostatnia odpowiedź. Złoty Shen stoi przed szansą, żeby zdobyć 100 punktów dla swojej drużyny. Czy mu się uda? Zobaczmy. Najbardziej broken przedmiot w grze. Dobra. Niech będzie Shield Bow. Shield Bow jest trzecia pozycja, trafiony! Wypykali wszystkie 6 przedmiotów. Nie, nie, tabiki, tabiki. Przejdźmy do rundy numer 4. Najlepszy champion do robienia barona. Dobra, tym razem drużyna Anteriasa. Które elo wybierasz, wysokie czy niskie? Niskie. Niskie, w końcu ktoś się odważył. W takim razie słuchamy ciebie, najlepszy champion do robienia barona. Master. Master G, pierwsze miejsce, 69% głosujących. 69, haha. To idziemy do Anteriasa. Anterias, słuchaj, jak jest twoim zdaniem pik najlepszego czempiona do robienia barona zdaniem osób z niższych dywizji? Najlepszy został wybrany, ale jakbym miał wziąć drugiego, to byłaby to Vayne. Czy jest Vayne na naszej tablicy? Tak, trzecia pozycja, 8% głosujących. Dzień dobry, piję piwko. Czy aktualnie również pijesz piwko? Tak, właśnie jestem po siódmym. To w takim razie, twoim pijackim umysłem, co myślisz, że będzie najlepszym czempionem do robienia barona? Ja bym powiedział, że Yasuo. Yasuo, proszę państwa, druga pozycja, 10% głosujących, nieźle będzie. Dobra, Ben Ten, czy ty jesteś tą znaną postacią z serialu? Tak, zależy kto pyta. Twisted Fate. Czyli nie polska policja, to tak, to ja. To znajdzie się na naszej tablicy jako najlepszy czempion do robienia barona? Ja bym powiedział, że może być to Viego. Niestety nie ma Viego. Przejdźmy dalej. Pulling Cocaine. Pytałem przed chwilą o piwko, czy pije piwko. Teraz ciebie zapytam... Tak, a, nie, chciałem się zapytać, jak ci dzień mija. A, jestem po strzyże. W takim razie słuchamy. Najlepszy czempion do robienia barona. Kajsa. Nie ma Kajsy. Drugie wykroczenie. Drużyna przeciwna może się naradzać, a ja wracam do Anteriasa. Wydaje mi się, że jak był Yasuo, to lorowo na cześć Marweka weźmiemy też Jonasza. Mistera Jone. Mister Jonasz. Jest! Ostatnia pozycja. 3% głosujących. Piję piwko, wracamy do ciebie. Słucham. Ciężko się zaczyna robić, ale powiem, że Xin Zhao.
Niestety nie. Nie ma go na naszej tablicy. Dobrze, to w takim razie przechodzimy do drużyny Urgota. Czy zdążyliście już się naradzić? Tak, i mamy 3 w sumie nawet pomysły. Najwięcej głosów padło na Udyra. Dobra, sprawdźmy, czy jest Udyr na naszej tablicy. Nie ma! Co? No to Trynda. Tryndę weź. Tryndy też nie ma. Chcesz trzeci jeszcze raz? Trzeci to był Olaf. Nie ma! Sprawdźmy, co było na naszej tablicy. Przedostatnia pozycja, Kalista, 4% głosujących. Na czwartej pozycji to był Warwick. A weź daj z wyższych dywizji. Przeczytam te postacie, które się różniły. Był tam Heimerdinger. Co? Tak, był tam Amumu, 4% głosujących, no i Cassiopeia, 4% głosujących. Ale to było robienie barona czy solowanie barona? Robienie barona. Dobra, zapraszamy na następną rundę. Drugie kółko zakręcamy, czyli zapraszamy znowu kapitanów. To ja jeszcze podsumuję tylko, jak wygląda teraz punktacja. Drużyna Anteriasa posiada 271 punktów, natomiast drużyna Urgota 100. Wszystko się jeszcze może zmienić. Jeszcze 4 rundy przed nami. Dobra, uwaga, gotowi? Ręce na przyciski. Najbardziej znany profesjonalny gracz LoL'a. Dobra, tym razem to był Urgot. Falstar był. Twoja stara. Faker. Musisz najpierw wybrać, które elo wybierasz. A, wysokie. Dobra, wysokie elo, Faker. Top 1 oczywiście, 74% głosujących. No to w takim razie lecimy dalej. Złoty Shen. Jak jest twoim zdaniem najbardziej znany profesjonalny gracz LoL'a? Jankos. Jankos, druga pozycja, oczywiście. No i teraz zostało nam 10% na pozostałych 4. Noxy, no w tobie nadzieja w sumie, no powinieneś chyba znać trochę. Nie, nie powinienem, nie interesuję się sportem, ale strzelam Rekles. Czekaj jeszcze raz, bo mnie Szuszej rozproszył. Rekles. Jest Rekles, tak. Czwarta pozycja, 4% głosujących. Nice. Adi, obserwujesz scenę lolową? Nie. No to powodzenia. Ale znam parę nazw, chyba. Caps. Caps, trzecia pozycja, 4%. No kurde. A, kurde. Dobra, Urgot, wracamy do ciebie. Udało ci się zdobyć to pytanie dla swojej drużyny. Zobaczymy, czy uda ci się utrzymać je. Wymień kolejnego popularnego gracza. Dwie pozycje nam zostały, prawda? Tak. Dobra, to pojadę nostalgią XP-kę. Niestety nie ma XP-kę, to chyba nie te czasy. Złoty Szenie. To ja jako od zawsze fan TSM-u nie mogę nie powiedzieć. Bjergsen. Och, ja wam dam bonusowy punkcik za to, ale niestety nie ma go na naszej tablicy. Dobra, to ja strzelam Crown. Niestety nie. Dobra, przechodzimy w takim razie do Anteriasa. Powiedz nam, czy się naradziliście już? Oczywiście, że tak. Może zacznijmy od tego, czy znacie scenę esportową, lolową? Wydaje mi się, że znamy. Mniej lub bardziej, ale znamy. Dobra, to słucham waszej odpowiedzi. Niech będzie Wander. Tfu, Wunder. Niestety nie ma Wundera. Ale powiem ci, że gdybyś powiedział Wandera, a bylibyśmy w tym przedziale brązowym, to byś trafił. Dobra, zobaczmy, kogo jeszcze znajdziemy na naszej tablicy. Będzie to na ostatniej pozycji Perks, zapomnieliście o nim, przeniósł się do USA już. I ostatnie miejsce Uzi. O, a to z GTA San Andreas chyba, nie? Tak, tak, to właśnie on. To co w takim razie, Urgot zdobywa 99 punktów. Opuszczamy tereny e-sportowe, zapraszam kolejnych tutaj reprezentantów. Złoty Shen i pije piwko. Dobra, uwaga, czytam pytanie. Najlepsza postać do kierowania late game. Dobra, tym razem pije piwko pierwszy. Która dywizja? Niskie, brąz. I uważam, że będzie to Master Yi. Oj, nie ma Mastera na naszej liście. Co? Nie ma Mastera na liście brązu. Słuchamy w takim razie Złotego Shena. Ja bym powiedział, że na Asus. Nasus, pierwsze miejsce, 25% głosujących. Dokładnie tak powiedzieli ankietowani. To ja wtedy daję Yasuo. Jest Yasuo, ostatnia pozycja. Addisonie, jaka jest twoim zdaniem najlepsza postać do kierowania w late game? Zdanie brązów. Lećmy w braciszka, Yone. Nie ma Yone. Czy była Vayne już? Nie było. Nie było, to Vayne. Vayne, druga pozycja, 19%. Złoty Szenie. Powiedziałbym chyba w takim wypadku teraz, że Jax. Nie ma Jaxa. Drugi błąd. Macie jeszcze jedną szansę. Przechodzimy do Noxiego. A Kog'Maw. Nie ma Kog'Mawa niestety. Drużyna Anteriasa, czy wiecie, jaka jest odpowiedź? Tak, wiemy, wiemy, oczywiście tak. Jaka jest? Kasadin w lejcie. Czy jest Kasadin w naszej tablicy? Jest! Czwarta pozycja, 17%. Przejmujecie te punkty. Jej! Ręce na przyciski, ja czytam pytanie. Najlepszy support w tej grze. Tym razem Benek pierwszy. Które elo wybierasz? Wysokie, bierzemy wysokie. A jaka jest twoja odpowiedź? Trash. Trash, pierwsze miejsce, 36% głosujących. Przechodzimy w takim razie do Pulling Cocaine. Słuchamy, jaki jest twoim zdaniem najlepszy support w grze? To jest Halo, ja mam Golda. Musisz strzelać. Rel. Pep, niestety nie ma Rel. Dobra, Anterios, pytanie wraca do ciebie. Możesz teraz poprawić wynik swojej drużyny. Jak uważasz, jaki jest najlepszy support? Lulu. Olbrzymiando! Lulu, druga pozycja, 30% głosujących. Piwko, co sądzisz? Ja myślę, że to będzie Yumi, na pewno. Yumi, ostatnia pozycja, 4% głosujących. Dobrze, przechodzimy do Benka. No to ja bym powiedział, że to będzie Alistar.
Nie ma Alistara, to jest drugi dzynks. Drużyna przeciwna może się naraz na czacie. No i teraz pytanie wraca do ciebie, Pulin Kokain. Zastanów się dobrze, bo tutaj koledzy słyszę, że tylko czyhają na twój błąd, żeby obśmiać. Serafin. Nie ma Serafin na naszej liście, niestety. Wracamy z tym pytaniem drużyny przeciwnej. Urgot, czy naradziliście się już? Naradziliśmy się bardzo, bardzo jednogłośnie, jako że no pierwsze skojarzenie z supportem to jest karetka, a oryginalną karetką jest Soraka. Przypominam, że pytanie brzmi: najlepszy support w grze. Soraka. Nie ma jej na naszej tablicy. Kto gra w wysokim elo z Soraką? Sprawdźmy w takim razie, jakie są piki osób z wysokiego elo. Przedostatnia pozycja, Rakan, 5% głosujących. Nad nim Nautilius z jego kotwicą na pół mapy. To nie jest kurwa support. Jest! Jest support. No i trzecia pozycja, królowa CC, czyli Leona. I zapraszam do ostatniego pytania, Pulin, Cocaine i Adi. Uwaga, najszybszy czempion w grze. Dobra, tym razem Pulin, Cocaine. Gepek, jak się okazuje. Powiedzmy, że niskie. Dobra. I Ramus. Ramus oczywiście, pierwsze miejsce, 54% głosując. Idziemy w takim razie do Anteriasa. Znowu dostałem z bańki. A podejdę. O, przepraszam. O! Ej, prowadząc miną zawodnika. Pierdolę. Dobra. Full focus. Nie, jaki full focus? Familiada. Familiada. Dobra, najszybszy czempion w grze. Kuń, Hekarim. Kuń, Hekarim, druga pozycja, koń Rafał jest tam, 25%, zgadza się. Lećmy dalej. Pije piwko. Powiedziałbym, że może Master Yi. 4% głosujących. Master G, przepraszam. Benku. To ja bym dał Queen. O kurwa, Herald. Queen jest na naszej tablicy, na trzeciej pozycji, 12%. Zostały jeszcze dwa piki. Podchodzimy do Pulin Cocaine, słuchamy twojej odpowiedzi. Singer. Nie ma Singer na naszej tablicy, niestety. Pierwsze przewinienie. Podchodzimy do Anteriasa. O, sorry. Znowu bułę dostałem. Oj, chyba odejmiemy punkty za to. Nie, to niechcący, ja mam problemy. Nie możesz bić ludzi dlatego, że masz problemy tylko. Lepiej pij piwko, albo tam kokain czy coś. No. O, plus jeden. To każdy ma coś z głową w tym naszym teamie. Ja mam po prostu tabiki. Ja teraz myślę o tym pierwszym naszym spotkaniu, Hodo. Jak były wyścigi. O, było, no. Tylko nie pamiętam, co tam pikowali, bo ja poszedłem Queen. Ale dobra, bo już zgaduję się, nie ma co tracić czasu. Dobra, ale też decyzja. Zilean zapieprza, ma te swoje te. Potwierdzam, Zilean szybko zapieprza, ale nie ma go na naszej tablicy. To jest drugie przewinienie, że naprzeciwna może się naradzać. Pije piwko. Mam kilka pomysłów, ale myślę, że może to być Udyr. Jest Udyr, przedostatnia pozycja. Nieźle, i teraz Benek, wszystko w twoich rękach. Trafisz, wygrywacie całe 100 punktów. Nie trafisz, pytanie trafia do przeciwników. Ja mam jedną postać. Jedyna postać, która mi się kojarzy z szybkim bieganiem, jest to Lilia. Czyli Lilia jest na naszej tablicy, sprawdźmy. Tak, jest to Lilia, 2% głosujących wybrała tę postać. Let's go! Dobra, proszę państwa, 512 punktów w tej chwili na waszym koncie, natomiast przed nami jeszcze finał. W finale musicie wytypować dwie osoby, które staną przede mną i będą mieli 30 sekund, żeby odpowiedzieć na 5 pytań. Jeżeli uda im się zgromadzić powyżej 150 punktów, wygrywacie... Dobra, to Anterias pierwszy, a pije piwko będzie drugi, rozumiem, tak? Dobra, to ja się wyciszam, tak? Tak. Kiedy skończę czytać pierwsze pytanie, uruchamia się stoper i wtedy masz 30 sekund, więc odpowiadaj jak najszybciej. Uwaga. Wymień przedmiot startowy. Doraz Blade. Wymień kamp w dżungli. Wilki. Wymień czempiona ze stunem. Taric. Wymień czempiona na mida. Lux. Wymień Yordla. Teemo. Stop. Dobra, to sprawdźmy, ile zgromadziłeś punktów w tej chwili. Zaczniemy od pierwszego pytania. Ostrze do rana, pierwsza pozycja, 45% głosujących. Kamp w dżungli, wilki, 9%. Wymień czempiona ze stunem, niestety nie było Tarika na naszej tablicy. Wymień czempiona na mida, niestety również nie było Lux. Czym oni tam grają? Wymień Yordla, Teemo, pierwsza pozycja, 40 punktów. Także podsumujmy, ile teraz masz. 94, dobra, zgadza się. To zapraszam w takim razie drugiego uczestnika. Tym razem 35 sekund będziesz miał, ponieważ jeżeli powtórzysz którąś z odpowiedzi, która już padła, usłyszysz dźwięk i będziesz musiał zmienić swoją odpowiedź. Czy jesteś gotowy? No jasne. No to uwaga. Wymień przedmiot startowy. Doran Ring. Wymień kamp w dżungli. Red Buff. Wymień czempiona ze stunem. Volibear. Wymień czempiona na mida. Zed. Wymień Yordla. Teemo. Było. Poppy. Dobrze, 23 sekundy jedynie minęły. Dobra, to uwaga, sprawdźmy. Pierwsze pytanie, wymień przedmiot startowy, odpowiedziałeś pierścień Dorana i ta odpowiedź daje ci 22 punkty. Kolejne pytanie, wymień kamp w dżungli, odpowiedziałeś Red Buff. Jest to najwyżej punktowana odpowiedź, zdobywasz 35 punktów. Ale solo bolo. Let's fucking go. Czyli chyba już wygrałeś, ale przeczytajmy do końca. Wymień czempiona ze stunem, odpowiedziałeś Volibear. Niestety nie ma go na liście, także tutaj nic nie zdobyłeś. Leona. Na pierwszym miejscu była Leona, to prawda, 37% głosujących. Ex aequo zresztą z Morganą. Czempion na mida, powiedział
powiedziałeś Z. 33% głosujących stwierdziło, że tak samo odpowie i to była najwyżej punktowana odpowiedź. No i w imieniu Orla pierwsza twoja odpowiedź to było Timo, niestety już zajęte przez Anteriasa, natomiast Poppy również na naszej tablicy 10% głosujących wybrało tę postać. Także cóż, gratulacje, wygraliście. Świętujemy, chłopaki. Brawo. Chciałem dla was jeszcze jedną kuszącą propozycję. Możemy zrobić tak, że każdy z was wybierze sobie jakiego skina chce, albo wszystkie osoby, które dzisiaj grały, dostaną po mystery skinie. Po mystery. Dobrze, bardzo miło. No to zapraszam w takim razie wszystkich. O, zginę! Chciałem zrobić zdjęcie!